dotarliście do tego odcinka, finałowego odcinka z Demons vs Fairyland. Ja dotarłem do tego, martwiłem się, że często z grami tak, że przez pierwsze level idą fajnie, super, a potem jak nagle uderzasz w ścianę po prostu i nie możesz przejść dalej. Jednakże na razie dajemy radę. Dajemy radę, zobaczymy jak to wyjdzie. Ostatni level, 10, był close, ale... Co to dla nas, 11 level na maksymalnym fake kidzie, chyba jeżeli dobrze pamiętam. Holy Jesus, na środku sobie stoją, z dwóch stron muszę bronić. Are you serious? Magic Tracker. Już wiem jak to widzę, ja już to widzę. Cyk. Cyk. Wealth. Myślałem shifta. Nie, marnie nie będę tego brał. Czy dam radę to zrobić, jeżeli bym tak zrobił? Przecież jeżeli bym zrobił tak, walnął w to miejsce. No nie, nie ma opcji, okej. Okay. Czyli robię tak. Albo robię tak. Tak, check. Go. Dajemy radę to. Z takim ustawieniem dajemy radę. Patrzcie na to. To jest taktyka mistrzów po prostu. Najdalej się da tylko. To jest najważniejsze też w sumie. Żeby poszło jak najdalej. Znaczy te niekoniecznie może, ale te niech sobie pójdą tutaj. I teraz zobaczcie. Zobaczcie jak to będzie się utrzymało pięknie. Ja mówię, to nie ma szansy na przegraną. Zasięg. No dobra, może ma szansę na przegraną, ale pff, malutkie. Maluteńkie. Tutaj robimy już buffa, pyk. Tego z większym zasięgiem oczywiście. Ciach. No szkoda, że fake jest od góry. Tylko i wyłącznie. To może mieć znaczenie gigantyczne. Tak, wpierw zrobimy zasięg. Dopiero potem udamy artefakt, znaczy totem. Bo to ulepszyliśmy, tak, to już ulepszyliśmy. Dobra, cię bijecie, tu robimy jedynkę, ciach. Podpalamy to wszystko. Tutaj balimy dwójeczką, żeby te dwie jednostki zniszczyć. 300 wypojawiam się na naszym koncie za dosłownie ułamek sekundy, cyk. Większy damage fire rate. A teraz inwestujemy w łuczników na pierwsze poziomy. Czyli to 160, nie, 200 za upgrade. A jak 200 za upgrade, to jest jeden tutaj. Zrobimy najpierw tego od góry. A teraz oczywiście polecimy w tego od dołu, zostaw tego dzieciaka. Zostawcie tutaj tego dzieciaka, ok? Dzięki. Zostawiam was, chociaż w sumie mogę to puścić trochę dalej w takim razie. Żeby się tutaj ustawili. Nie, jeszcze dwóch stówek nie mam. A to kwestia czasu, w sensie parę sekund. Ten tutaj gość troszeczkę jest taki słabszy, bo ma, musi długo czekać, dlatego tego ulepszamy w skalującego się. Bo on ma tutaj większe pole do popisu, pomimo tego, że ma fake kid obok siebie i tak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, to zrobimy tak. Zrobimy tak. Znaczy może tego jednak zrobię, bo jak to będzie miał większy zasięg, to może będzie więcej działał. Tak, to jest dobry plan. No dobra, on będzie miał większy zasięg, więc będzie mógł robić więcej w przyszłości. Jeżeli go zacznę upgrade'ować. Ale latające jednostki szybko tam będą ginęły. Przynajmniej powinny. Pyk. Mówię, jestem ciekaw, czy łucznikowe szkielety mogą być te latające jednostki, bo w sensie się na tym nie skupiłem, nie zauważyłem tego. Czy to nie będzie skalujące, to będzie przejmujące w takim razie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ogólnie, jeżeli mnie znacie, to może trochę lepiej, trochę gorzej. Wiecie, że nie przypadam w ogóle z taką muzyką agresywną, jakiś metal rock. W sensie mówię, że to jest coś strasznego, bo są piosenki, które mi się podobają, ale to nie jest coś, co sam z siebie, na przykład szukam jakiś, nie wiem, nie wyobrażam sobie na przykład siebie wpisującego Metallica, tak? To nie mówię, że nie jestem w stanie tego na przykład przesłuchać, ale w tej grze na przykład są często właśnie takie słuchać gitary i tak dalej, jakieś takie rockowe, czy cokolwiek, jak to się nazywa, muzyki i mi na tym przeszkadza, mi pasuje do tego typu gry.
To jest aż w sumie po części dziwne. Nie wiem, czy nie wezmę tej, tych łuczników na zielono, a potem przed zrobię sobie jakichś łuczników tutaj i tutaj, którzy będą na niebiesko. No. Tak zrobimy. Albo nie, na odwrót. Tu zrobię niebieskich, a tu zrobię zielonych. Pek. I... A, to jest 200 many. Spojrzałem na 200 many i mówię, no to mogę już użyć, a to nagle... Właśnie. Pyk. One, na nich też działają artefakty, to znaczy te, totemy, to jest ważne. One są tak idealnie ustawione, czyli to przemyślałem, to czyli moja główka już pracowała za mnie. Jeszcze nie wiedziałem, co będę robił, ale ona już wiedziała. Okej, okej, okej. I see. Zaczniemy od upgrade'owania tego typa. Do tego skalującego się. Bo trzeba mu dać jak najszybciej ten damage. I możliwość zdobienia jeszcze dodatkowego wojownika. I właśnie! Przez to też fejki, to dobrze, że tutaj zrobiłem tego, będę mógł zrobić tą, tego creature'a i on będzie tutaj stał. Zamiast właśnie fejkida. Kolejna genialna myśl, która wyszła mi przez przypadek. Znaczy, kolejny genialny plan, który wyszedł mi przez przypadek. Okej, niech on się ustawi tu. Cyk. A teraz trzeba mu dodać ten scaling. Jeszcze 200? I będzie wszystko pięknie. Co to jest? Co to wyszło? Golden Princess. Golden Princess. Okej, okay, Golden Princess już jest zniszczona. Scaling już na maksymalnym poziomie. Z tego robimy teraz 200, żeby mieć summon na maksa. Więc czekamy, czekamy. O, Golden Princess sobie przyszła. Czekamy, czy będę mógł ją przejmować. Ile, jaki ona ma rank? Czwarty, będę mógł ją przejmować. Let's go. Cyk. Summon na maksa i teraz mogę skupić na tym upgrade z tego. Żeby mi to przejmowanie. Bo one są o wiele droższe, więc... Trzeba na niego troszeczkę teraz więcej czasu poświęcić. Znaczy, troszeczkę droższe są upgrade'y, ale tańsze są upgrade do tego etapu. Jakkolwiek to zabrzmiało teraz. Pyk, trzeba tych speedujących wyczyścić. O, nawet ona będzie atakowała aż tutaj, więc to jest też spoko. Jeżeli mu zrobię to, to nie będzie większego zasięgu. Nie, nie ma większego zasięgu. One się w ogóle nie zrozumie nic, jeżeli chodzi o statystyki pomiędzy tym, czy wybieram lewy czy prawy. Tylko po prostu jest problem, jakie mają umiejętności. Okej. Okay. Okej, okay, fala puszczona szybko. Z jednym przejęty, który był dosłownie chwilę przejęty i się wyrwał z naszego zaklęcia. Czemu wszystko teraz wychodzi z dołu i co to jest? Elven Hero. Idźmy z tym. Idźmy z tym Elven Hero. Nawet szybciej mi tam 5 stówek uzbierać. Bo jest potrzebne. Do roboty normalnej, dziękuję. A tego miśka nie zniszczymy. Z tego stowa co robić? Bo to jest, że... Hit enemies only have 70% of the speed for one... Okej, dajmy im. Dajmy im tego jeszcze slowa, będzie może łatwiej tam się bronić od góry. Przynajmniej taką nadzieję. No bo skoro ma być wolniejszy, no to czemu nie? Pyk. Są przyjęty nasz gościu, ale nie ma koła atakować. Pyk, znowu slowek. Macie w dół. O, i to jeszcze AOE slowuje. Czyli to nie jest tylko, że ten osobnik, który dostanie centralnie tą kulkę, tylko wszystkich slowuje, to jest super. To jest tak, tutaj chcę zrobić, przecież, czyli ja chciałem zrobić, na zewnątrz chciałem zrobić zielonych, a wewnątrz niebieskich, okej, czyli niebieski. Nie puściłem fali, mój błąd. Ten się chyba był przejęty 2 albo 3 razy, zanim go zabili. Ewentualnie po prostu nie spojrzałem się na tą linię, dlatego nie widziałem, jak zabili tego poprzedniego. Ale jest taka opcja, on teraz został tutaj 2 razy przyjęty. Nie to ulepszam, to chcę. I trzeba tego iceberga szybko upgrade'ować. Bo to jest wtedy ten szansa, że strzeli na całą mapę, jeśli dobrze rozumiem. Bo to ma wtedy unlimited range. Więc 300 i tutaj zaraz będą 300 w to miejsce. Potem upgrade'ujemy tych drugich łuczników. Aby im zrobić tych zielonych. I żeby dawać tym tą korozję z mniejszym damage'em. Korozja to była? Nawet nie, nie pamiętam szczerze mówiąc. I czy, nawet nie wiem, czy ja w ogóle miał wystarczająco czasu, żeby to zrobić. Okej, okay, przejąłem księżniczkę, która nic nie robi teraz, oprócz tego, że nas buffuje obroną. A mnie znowu nos się kręci. A dosłownie przed tym odcinkiem, albo przed poprzednim. Przed nagrywaniem go. Poszedłem nosa smarkać. Nie pytajcie, co ja na miny robię, ale tak to wygląda w moim przypadku. Okej, okay, level up. Level up.
teraz zielony. Uuu, on ma w ogóle 3 razy szybszy speed. Od tego. No to jest różnica, w sensie nie zmienia się od tego co jest normalnie przed upgrade'em, ale no więc teraz widzę jaka to jest różnica w attack speedzie, tak dokładniej. Myślałem, że ani razu nie skupiłem jeszcze. To jest to, że ma mniejszy damage, tak, to jest to i to jest to. Tutaj mniej ten mniejszy damage. Oczywiście dodam też ten damage czasowy, bo trzeba miałbym tego nie zrobić. Ale pierw chciałem ten Aria efekt, żeby istniał. I wydaje mi się, że już teraz jestem w stanie puścić wszystko, że to jest tak już obronione, że nie mam, mają szansy w ogóle mi czego zabrać. I znowu, level, który wyglądał mi na trudniejszy, jest łatwiejszy niż ten poprzedni. Czemu? Ponieważ tutaj wyglądało, że mogą sobie łatwo wejść do tych dzieciaków i je zabrać, po czym okazuje się, że tego nie mogą zrobić. No cóż, mi to w sumie pasuje. Mi to w sumie pasuje. I ja dopiero teraz po tym całym, po tym wszystkim, dopiero zorientowałem się, że jestem tymi złymi. Serio. Ja przez ten cały czas myślałem, że jestem tymi dobrymi, a teraz sobie dopiero uświadomiłem. Ja mam jakieś tej potwory, ja mam jakieś kościaki, coś w tym stylu. Ja bronię dzieci, które ukradłem. Jestem idiotą. Jestem idiotą, ale dobra. Mogłem, może tego w ogóle nie mówić, to może by nikt się nie zorientował, że tak myślałem. No cóż. Nie zawsze można być mądrym, ok? Tak mogę wam powiedzieć, no nie zawsze można być mądrym. Iceberg tutaj na wyższy poziom, ten iceberg na wyższy poziom i szczerze mówiąc możemy kliknąć razy 4, ponieważ już nic nie może się wydać, dlatego że idzie ostatnia fala. Nie muszę jakby niczego asekurować. Nawet ani razu nie ulepszyłem szkieletów, bo nie było nawet takiej potrzeby, a dzieci nie wyszły dalej niż powiedzmy na te zakręty tutaj, więc... No banał, no po prostu banał. Ile przeciwników? 410, czyli ja w sumie wtedy źle powiedziałem, że... O, 2 levele robiliśmy. Że będzie w przyszłości na przykład parę tysięcy tych potworów. Szkoda, bo... Może by to fajnie wyglądało, szczerze mówiąc. Mówię, zobaczcie, jeżeli wezmę na telefon, mam więcej leveli, lepszą grafikę, nowe feature'y. Jak zwykle, wersje na telefon upgrade'owane, wersje na przeglądarki, nic. Czemu ja to teraz przeczytałem? Nie pytajcie. 6 punktów do rozdania, możemy sobie teraz ładnie tutaj polecieć z tematem. Oczywiście to, co chciałem wcześniej mówić, właśnie, żeby to było wszystko tańsze. Większa szansa na kryta, nie tańsz, a chcę mieć to. Żeby było troszeczkę więcej tego bonusu. No. Chyba tak chciałem zagrać. Wydaje mi się, że tak. To będzie najlepsze rozwiązanie na level 12, czyli level finałowy. Wchodzimy. Zobaczymy, jak ten level będzie wyglądał. What? Holy Jesus. Ten level wygląda kosmicznie trudny. Tu i tu ustawiam, że nie, zamiast tutaj, ustawiam tutaj, ponieważ będę mógł ładniej ich rozwinąć, patrzcie, o co mi chodzi. Tu. I tu. Aby oczywiście, żeby było więcej tych szkieletonów. To będzie tragedia. Ja wam już to mówię w tym momencie, to będzie tragedia. Tragedia. Zrobimy tutaj, o, bo tu. No i łucznika tu oraz tu. A ja tutaj tak wciąż potrzebuję łucznika na dole. I żeby sobie tutaj nie bronić wyłącz ta linia. Czy tu nie ma sytuacji dla zwycięzcy mniej więcej? Tu zrobię. Czemu? Bo wtedy aż tyle mogę robić tutaj łuczników. A to jest naprawdę dużo bronią. Łucznicy teraz tu.
tu. Teraz mogę robić łucznika. Który siedzi tu. Ten totem nie zadziała na więcej niż jedną jednostkę. Zrobimy sobie go tu. I drugi tu. O, tu. Mogę zrobić sobie jedynie jeszcze raz totem do Wealtha, który nie mam zbyt gdzie wrzucić, żeby zadziałał na więcej niż jedną jednostkę. Więc nie. Ewentualnie totem na mamę, którego... Mamę. Na manę, którego nie mogę wrzucić nigdzie, więc puszczamy falę. Raz, dwa. To będzie ciężkie. Wydaje mi się, że tutaj muszę mieć dwie jednostki skalujące, żeby mógł dać dwa creature'y. Żeby jeden poszedł tu, drugi gdzieś tutaj. Większy zasięg. No i fejki tam dobrze będzie robił robotę. Super, większy zasięg. We can do this, we can do this. Trust me. Trust me, we can do this. Nie na jakimś banal... Nie na... Nie chodzi o jakieś proste ultra, ale damy radę. Damy radę. Łuczników na ten wyższy poziom jeden. Gdyby tego łucznika na wyższy poziom, to leciał w skalujących się. Padli. Pyk. Dawaj. Teraz zaczniemy od tego gościa. Nie, mam jakoś taki... On się bardziej do mnie uśmiecha. Jeżeli chodzi o to całe ustawienie, jak wygląda, to on jakoś wygląda lepiej. W tym wypadku. Cyk. Jeszcze mam ich o wiele tańszych, teraz zapomniałem. To też ma znaczenie, znaczy o wiele. O 15% to wydaje się być sporo. Jest sporo. Teraz zrobimy tego upgrade, żeby mieć jakby na tych dwóch poziomach i zaczniemy i wrócimy do tego gościa, że tego już lecimy do pełni. I że musimy zrobić jak największy, żeby miał jak największy wpływ na zabójstwa. No bym się jak najwięcej, najlepiej wyskalował. Ani na nie sprawdziłem finałowego skalowania tych jednostek. Ani jednego razu. Pyk. To się nazywają orły? Tak, to są po prostu igle. Pamiętam za czasów, kiedy byłem w podstawówce i gra o nazwie My Fantasy Online, o której mi jeden z widzów ostatnio powiedział. Ja byłem, to mówię, starym graczem tej gry. Był właśnie najlepszym polskim graczem, gojznikiem Eagle. Eagle. I pamiętam, że też jeden z top 3 lub top 5 graczy został zhakowany, znaczy zhakowany przeze mnie i znajomego, ponieważ miał taki sam login, jak i hasło, czyli miał, nie wiem jaki miał nick, ale miał swój nick plus dodany raz, dwa, trzy do hasła. I tak weszliśmy do niego, tylko że gość chyba się ogólnie poddał, albo ktoś też już to wcześniej zrobił, bo jak weszliśmy na jego konto, to już nie miał żadnych na przykład itemów w tym stylu, więc no ktoś musiał się wcześniej do tego dorwać od nas, więc nawet nie mogę się tego w żaden sposób wykorzystać. Skalowanie na ogólnie na naszym tym, wracając do gry. Na padlu jest już na maksa zrobione. Ale tak jak powiedziałem, teraz potrzebujemy zrobić na niego creature. I ten creature zostanie wysłany gdzieś tu. Żeby tam przyjmował ludzi. Teraz będziemy musieli tego zrobić, ziomka. Będziemy musieli jego upgrade'ować. No strasznie szybko to poszło, te upgrade. Nie wiem, czy to po prostu tak dużo hajsu zostaliśmy z tych wszystkich potworów. Czy... po prostu aż tak wpłynął na to wszystko to, że mamy ten 15% mniej hajsu do wydania. Nie mam zielonego pojęcia. Widać tego, zabijać tego. Ile to może to będzie? 432 na hita. Spoko. A tak powiedziałem, lecę w lewe rozpracowanie, żeby robić tutaj lewego creature'a. Nie bawię się teraz w przejmowanie kogoś dla naszej korzyści. Bo wydaje mi się, że to jest bardziej losowe. A tak mam chociaż pewne, że ten ktoś stoi obok nas cały czas. Dawaj. Dawaj, scaling, okej, okay, jest scaling już na pierwszym poziomie. Dawaj, tam wszystko czyścicie, drugi poziom scalingu. Kolejna fala. Trzeci poziom scalingu. Teraz szybko robimy creature'a, jak tylko zbieram pieniądze. Dawaj. Creature, trzy golda. Pyk.
Ja się w sumie sam ustawię tam, gdzie chciałem go ustawić, więc tylko tam minimalnie poprawić to. Teraz ten creature pójdzie na upgrade znowu. Pomimo, że drugi nie dostał upgrade, to ten już niech dostanie. Dawać, dawać, dawaj, dawaj, dawaj. Creature. Ogólnie wychodzi na to, że ta jedna porażka, którą dokończyłem, że nie poddałem się, tylko dokończyłem, dostałem expa, wygrałem nam gierkę. Przez to dostałem dwa levele po poprzednim levelu. I to umożliwiło mi naprawdę wielki upgrade, który nie musiałem się zastanawiać, tylko więcej zrobiłem to, co chciałem zrobić cały czas do tej pory. Teraz trzeba zacząć się skupić na łucznikach, zdecydowanie. Bo oni też tutaj są do tyłu, więc upgrade łucznika. Jednego. Dawaj, upgrade łucznika numer 2. Jak tam damage? 445, 446. Okej, i tu są tylko przy 50 killach, to jest... Wow. Robimy je niebieskie. Te zielone zrobiłem sobie po raz kolejny w poprzednim levelu i tak... One niekoniecznie miałyby to, co chciałbym, żeby miały. Jakby miały redukcję armorów, to by było świetne. Albo coś w tym stylu, ale redukcja damage'u, w momencie kiedy niekoniecznie polegamy tutaj na tym, żeby bronić przed dostawaniem damage'u, to jest takie... Znaczy, iceberg i slow... No, iceberg i stun i teraz lecimy na drugą wieżyczkę, robimy tam iceberg i stuna. O, mogę już? Jeszcze nie mogę. Dawać 4 stówy, jest. I teraz potrzebuję 6 stów. 6 stóweczek będzie. Będzie po prostu cacy. Ale witam tego. Witam tego. Mamy już 3. Jeszcze teraz drugie 3 musimy zdobyć. Jeszcze seteczka niecała. I bang. Teraz co bym chciał zupgrade'ować. Szczerze mówiąc, będę dalej inwestował chyba właśnie w łuczników na maksa. Ponieważ nie wydaje mi się, żebym potrzebował coś aktualnie innego. Mógłbym zainwestować w skelet. Nie, szkielety w sumie ulepszymy. One są strasznie do tyłu. A jeżeli bym dodał sobie łuczników, to byliby jeszcze bardziej użyteczni. Więc co by nie zrobić? Czemu by tego, szczerze mówiąc, nie zrobić? Potrzebujemy ile? 300, żeby mieć na łuczników. Czyli to jest 600. Więc poczekamy. Poczekam do 600, żeby mieć tu i tu łuczników na raz. O, co to jest za jednostka? Dragon. Ile ma życia? 5100. Jest rank 3, to jest beznadziejne. To jest beznadziejne. To jest po prostu lepsza latająca jednostka, owszem, ale... Łucznicy, łucznicy... mogę już dawać nawet oddawanie damage'u. Jednym z nich damy jedno oddawanie damage'u, teraz przekniemy na drugie, mamy drugie oddawanie damage'u, teraz potrzebujemy 400, żeby zrobić na jednym i na drugim, czyli 800, żeby zrobić na maksa oddawanie damage'u. I czy będzie boss? To jest dalej pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Czy będzie boss? A może mniej walkthrough oszukał, na przykład nie jest finałowy level? Chociaż wygląda na taki, że doszliśmy do jakiegoś etapu, w którym mogłaby się zakończyć gra, mogła. Nie wiem. Wszelkie okru było, że 12 level był ostatni, więc kto wie? Kto to tam wie? Ok, regeneracja życia za 250. Regeneracja życia za 250. Chociaż niekoniecznie wydaje mi się, że to jest jakieś tam ultra konieczne. Niekoniecznie wydaje mi się, że to jest konieczne, ok, to ładnie powiedziałem. Nie wydaje mi się, że to było jakieś teraz ultra potrzebne nam, szczerze mówiąc. Ale skoro tak upgrade'y chcą, to tak upgrade'y dostaną. Dawaj. Ostatnie 250, ostatnie 250 i potem mogę już łuczników, tak? Czyli jeszcze łuczników mogę sobie wykończyć, dokładnie. Czyli to jest 300, 600, to jest 1200 na jednego, 1200 na drugie, 2400 potrzebujemy uzbierać, żeby zrobić sobie upgrade na maksa. Czy to jest jeszcze możliwe? Nie upgrade'uję, dopóki nie uzbieram 2400. Po prostu czekamy. Po prostu czekamy do 2400. Mamy już połowę, a mamy jeszcze przed nami... dwie dodatkowe fale, 13, 14 i teraz jesteśmy w 12. Oczywiście będę ciskał od razu spację, jak będę tylko mógł. Żeby jak najwięcej golda dostać. Ale nie chcę teraz klikać, żeby właśnie nie było w mikrofonie tyk, 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 tyk. A tutaj perunem waniem, o, biały miś. Kurde, ile on ma życia. Ile on ma życia. Jakbyśmy jego przejęli, to jest rank 4. Holy Jesus. 2400 powiedziałem, ja czekam.
Tak mi się przynajmniej wydaje, że tyle powinienem uzbierać. Mam taką w sumie nadzieję, że nie jestem w jakimś błędzie. Okej? Okej, wystarczyło, wystarczyło. Czy ja coś jeszcze nie zapriorytowałem? Oprócz tego, że mógłbym dodać po prostu jakąś jeszcze dodatkową jednostkę. Chyba nie. Chyba mamy wszystko. Więc tutaj nie próbuję jakoś bardziej rozbudować się. Znaczy, chociaż może na siłę coś rozbudować jeszcze, na przykład dwie. Muszę zrobić jedno przejmowanie. Nie, nie mam jak zrobić przejmowania chyba. Chociaż mogę. Tu mogę zrobić jednego od przejmowania. Więc go zróbmy. Tak dla zabawy po prostu, szczerze mówiąc. Bo on mi już nic nie zmieni. Nie ma opcji, by cokolwiek mi zmienił. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chyba, że mówię, będzie boss i przyda się każdy taki dodatkowy damage zamiast czekania bezsensownego. Czy może mi się uda przejść bez bossa? Come on, no jeden golda potrzebuję. Dziękuję. Mamy tam misia przejętego i to chyba białego. Tak jest, białego misia przejąłem. Znaczy, akurat w momencie, kiedy nikogo obok niego nie był, ale na takich szczegółach się nie skupiajmy, okej? Okay? Na takich szczegółach się nie skupiajmy. Skupmy się na pozytywach, a nie na negatywach. Ej, 300. Ten go przejął i... No daj, misiek tam jeszcze przebiega, cofnął się. To mi się podoba, się to mniej więcej cofa ich jeszcze. To jest jakby taki największy plus tego wszystkiego, że jeżeli jest przyjęty. I zobaczcie jednostkę jakąś z tyłu, to że się może nie wycofać. Teraz dodajmy sobie w sumie łucznika. Dodatkowy hajs, zrobił go zielonego właśnie w tym momencie. Ten jeden zielony dzień powstanie na tą finałową falę, cyk. Daj na to, żeby to było, żeby były prawie wszystkie jednostki ustawione. Jeżeli będę mógł coś zrobić czerwonych wojowników. Ale w to w sumie już powątpiewam, że mi się uda. Cyk. Cyk. Dajcie więcej hajsu, potrzebujemy. Więcej hajsiwa, żeby zrobić aby cyk. Ale tych białych misiów idzie. Bum. Ten damage, ta dota niech się nakłada, dobrze. Jest na maksa i teraz uda mi się zrobić jeszcze kościaków na czerwonym. Nie wierzę w to, ale oni nie są aż tak drodzy. Więc może. Może. Jest głębokie i szerokie. Na razie żaden boss się nie pojawia. Okej. Teraz ten hitek. Chyba ja nie raz jeszcze nie miałem ulepszonych na maksa, więc będzie finałowy chyba achievement, dokładnie. Zrobiłem wszystkie kampy na maksa, nie miałem innej możliwości, zrobiłem wszystko do końca gry. Finish the game, kids delivered. Mam jeszcze wbite dwa dodatkowe levele na sam koniec, które nic już dla nas nie znaczą, ale mam tutaj bardzo dobra robota, generale, bardzo dobra robota. Z całym szacunkiem, ale czy nie było, powiedzmy, trochę złe, aby zabić te dzieci od ich rodziców? Co? O no. Nie. Wszystko poszło źle. Te wszystkie, przecie. Czyli ci wszyscy ludzie w Fairylandzie to byli porywacze. To są moje dzieci. Holy shit, czyli jednak byłem dobrymi. Tak więc w Fairylandzie, przepraszam, że twój projekt się nie powiódł, panie. Chciałem tylko im udowodnić, że każde dziecko powinno urosnąć, aby dojrzeć, znaczy dojrzeć, tak? Wydorośleć, nie mogę słowa znaleźć, aby kochało wszelkie opowiastki, tak? To są fairy, to są chyba opowiastki w naszym stylu, właśnie, może coś w stylu. O nie, tęsknię za moimi małymi, demonicznymi dziećmi. Zobaczcie, co przynieśliśmy z powrotem. Nikt go nie przyjął. Teraz dobranoc, skarbie. Jutro weźmiemy magiczną tęczę i pójdziemy połowić sobie troszeczkę pianek. Czyli wychodzi na to, że dzieci... Zaraz. Dzieci były w złej krainie, które były wychowywane przez porywaczy. I dlatego zły gość
porwał dzieci, ale okazało się, że ten zły gość jest dobry. Dzieci są jego, a naprawdę demoniczny dzieciak, którego używałem do tego, żeby zabijał przeciwników, został dzieciakiem tych złych. Tak wygląda, tak wygląda historia tej gry, moi drodzy. Damy sobie tutaj te punkty bezsensownie. Jeden punkt damy sobie jeszcze w... będzie w damage. On czasami to jest mana, ale damage sobie wchodzi. I to było tyle, że chodzi o Demons vs. Fairyland. Jak widzicie, nie mamy już żadnych dodatkowych leveli. Mógłbym się jeszcze starać, żeby na siłę przed sobie levelować wszystko na hardzie i tak dalej. Ewentualnie, żeby robić wszystko na 3 gwiazdki, jednakże tego robić nie będziemy, ponieważ nie czuję takiej potrzeby. Zobaczmy, o czym to nie zrobiliśmy. 3 bronze stare na wszystkich 12 misjach. Zabij 5000 przeciwników, zabrakło nam 5000, czyli musiałbym pewnie parę razy przegrać w tym stylu. 100 fal szybciej wezwać, 3 silver stare. 500 many zabrać, 50 przeciwników szkieleto, kill for Skeleton, Skeleton Champions, 10 przeciwników z Mind Switched Enemies, no i tutaj było sporo ze skillami, żeby poużywać, żeby zombiaki i tak dalej, no ale w sumie wyszło max damage skill tree, okej. Czyli w sumie nam wyszło tak jak nawet spoko wszystko, więc łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku z czegoś, co jeszcze nie wiem czym będzie. Mam w planach coś, bo nie, ponieważ coś zacząłem załatwiać, więc może się to pojawi potem, ale jeszcze nic nie mówię, bo nie wiem czy to się teraz stanie. Więc to na tyle, ja się dzielę, się manko, peace, yo! No drugs, I'm turning to an asshole.